Witam Państwa bardzo serdecznie z tej strony, już mam jak oficjalny, a to kolejny odcinek z Reala. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam przebieg żniw, u mnie bynajmniej. Na TikToku mogliście też zobaczyć urywki z żniw rzepaku, na YouTubie też jest film ze żniw rzepaku. A dzisiaj wjechaliśmy w pszenicę po dwóch dniach postoju, wcześniej też była młócona, młócony był akurat jęczmień. I jęczmień centralnie pojechał na skup, no ale to nieważne. Ogólnie jeżdżę sobie Ursusem 10-12 z szczepą. Nie jestem pewny autosana, nie jestem pewny, ale potem zobaczę na tabliczce, jeśli owo taką znajdę. I co jeszcze mogę powiedzieć? Nagram Wam jeszcze specjalny filmik z openingu nowych rzeczy do lapka. Nie będzie to jakieś, nie wiem, procesory, coś w tym stylu, tylko to będzie sprzęcie i tam klawiatura. O kurde, przepraszam, powiedziałem za dużo. No to na pewno będzie to coś do laptopa tam. Rzeczy takie, bo już mi się klawiatura i myszka kończą, tak bym powiedział, bo co mogę... po prostu zaczynają mi się klawisze. Ale to zobaczycie, więc bez zbędnego przedłużania jeszcze zapraszam szybko na TikToka. Podłoga, Michu, podłoga, rolnik, podłoga. I tam są większość filmów, większość tam jest mojej aktywności, więc zapraszam i widzimy się w dalszej części odcinka. Jedziemy sobie. Powoli. Myślę, że mi telefon nie spadnie. Może też będziecie mnie jakoś trochę słyszeć, ale nie jestem pewny. Toczymy się tym pięknym przezestawem po polu. Jedyneczka. I dwójeczka. Kurde, telefon się trochę rusza. Będę się starał wolno jechać, żeby telefon się nie ruszał. Jedziemy sobie 1000 obrotów niecałe. Dwójeczka. I spędzimy z tą szczepą, bo tam już bizon czeka powoli. Na razie jedziemy za pokosem. Zobaczymy, co się potem będzie działo. Może nie pokażę Wam, jak wysypuję, ale no, vlog chciałem nagrać, w kamerce miałem akurat, kurde, karty pamięci, ale no, co ja poradzę, jak zwykle, była przygotowana, naładowana, ale zapomniałem o karcie pamięci, normał u mnie, ale dobra, spędzimy, potem Wam pokażę, jak wysypuję, widzimy się do połowy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony już Rolnik Oficjal, a to odcinek z kamereczki. Akurat tak wypadło. Ci kosimy dalej pszenicę. Puszczamy ręczny. Nabić powietrza. No, zobacz, tylko się nagrywa i wiesz. No, powinno być ok. Jedziemy sobie. Tylko może wezmę na dół minimalnie. O, jedziemy sobie. Tak naprawdę wolnym tempem, bo ponieważ widzę małe zbiorniki. Nie wiadomo, kiedy się będziemy sypać. Na ten moment to jedziemy sobie powoli traktorem, tak naprawdę. Szczepa też zapięta, wszystko ok. Zamknąłem wszystkie drzwi, jedynie to, żeby dach otworzyłem, bo głośno bardzo. Zadamy mu może. Albo niech to jedzie tak powoli, to tam pies mu tam. Ostatnio nagrywałem odcinek też korzenia pszenicy tam, tylko w innym miejscu. Też Ursusem jeździłem, ale dzisiaj akurat wypadło jechanie tym i sobie wreszcie wsadziłem do kamerki kartę.
Ale myślę, że kamerka będzie dobrze nagrywać. Może trochę być zły głos, ale wybaczcie, no kamerka taka jaka jest, taka będzie, no. Chciałem się nagrać też ze żniw, akurat sobie teraz idziemy z koladem te 60-70, z turem, akurat z widłami wypadło, bo czasami trzeba Big Maca wrzucić czy coś i szóstym udamy, woli nam biwem odjeżdża. Idziemy sobie akurat na dolnej skrzyni, na żółwiu, żeby nie trzeba jechać szybko, bo na dziewiątce to od razu go zagonimy, a on ma tutaj zakresy ABCD i sobie jedzie, to jest Echo Command czy Power Command, nie pamiętam, nie mogę wam w tej chwili powiedzieć, bo nie jest napisane też nigdzie na kabinie nic, więc to chyba to jest akurat Echo Command czy coś takiego. Widzicie, też tur działa pięknie, tą działa. Ale zablokuje, bo niepotrzebny. No widzicie, teraz nie działa. Jest na elektrozaworach. Tu jest rozdziałacz elektryczny. Wszystko zajebucz. Tu jest trzecia sekcja, tu jest chyba sekcja zielona, tu jest sekcja niebieska, ale nie jestem pewny, bo kiedyś sprawdzę, nie? Zobaczymy, czy kogo zwedzie, to może podjedziemy. A w tej chwili to nie przedłużam i do później, najwyżej. Więc tak. Więc tak, jedziemy. Jesteśmy już po dwóch zbiornikach, więc sobie nie zdążyłem nagrać. I to i nic więcej tak naprawdę. Teraz oczekujemy, spaliśmy drugi zbiornik. Nie włączę. O, rusza ładnie. Pięknie. 3 km na godzinę. Włączę sobie automat. Sam sobie będzie zmieniał biegi pod wpływem. Będzie sobie zmieniał biegi pod wpływem gazu. Dam więcej, to będzie szybciej jechał. Ale zobaczymy. Na razie jedziemy 3-4-3 na godzinę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Myślę, że dojedziemy do końca i gdzieś w połowie pola znowu będzie zbiornik, ale to zaraz zobaczymy. Starć na razie 10, tam sobie zmienia. Doganiamy trochę bizona, bo bizon widzicie, kopci, ekologia dobrze jest. Nie ma co narzekać. Matki dół. To jest grane i dół jest. Dobra. Palni, dawaj, 10. Powoli oszczędzamy traktor, bo nie ma się na razie dośpieszyć. Jak od bizona też trzeba mieć odstęp. Spokojnie. Nie ma się śpieszyć. Teraz będę się nawracał, będę musiał jechać z tamtej strony. No proste. I nawrócę. Tam jest jakiegoś sąsiada, nie wiem, jest normalnie pole kogoś. Tu jest skoszony rzepak, nic nie jest na nim zrobione, więc mogę sobie przejechać. No normalnie. Tam pozamykałem wszystko aktualnie, ale nie jest bardzo gorąco. Jest akurat 12, jak tutaj jest na zegarze, traktorze. Cofa bizon. Przejedziemy sobie na tamte pole. Obok. Będzie teraz burzył. Trzeba to się przejedzie tutaj na ściernisko.
jechaliśmy. No, na dziewiątkę sobie jest. Więc ja teraz na szybkości się odpalę przy zbiorniku i naprawdę to później.